Witamy w kolejnym filmiku. Ja właśnie nakładam maseczkę, bo idę na spacer. Idziemy z Mamcią i z tatą na spacer z Emą. Ja dzisiaj rano nie wzięłam kamery, bo chciałam, żeby to był taki czas tylko dla mnie i dla Matyldy. A dzisiaj rano byliśmy na plaży. Byliśmy na plaży tutaj koło Konstancina. Jest taka plaża, ktoś mi powiedział. Tam pojechaliśmy z Matyldą we dwójkę. Zbieraliśmy muszelki. Bawiłyśmy się w wodzie, bo nie w wodzie, tylko chciałam wam pokazać te muszelki, jakie pozbierałyśmy. Jedno jest takie fajne, było takie fioletowe nawet. No, po prostu mieliśmy cudowny czas we dwójkę, a teraz Matylda śpi, John pracuje, ale obok, to my pójdziemy sobie na spacer, żeby też Emma się trochę wywietrzyła. I mama też. Ta mama, nie moja mama. Jest cudowne. Mamcia, po co ty nakładasz szminkę, jak idziemy w maseczkę? No, dobry punkt. Zapomniałam, tak, że są maseczki. Tak. Ale pięknie wyglądasz. Teraz wszyscy na kamerze cię widzą, że mamcia ma piękną szminkę. I teraz a mam pokazać skąd? A nie, już. Znowu przechodzimy tutaj na francuskiej. Jak nie jesteście z Warszawy, to naprawdę wam polecam tę ulicę. To jest jedna z moich ulubionych ulic w Warszawie. Rodzice mają kawkę i idziemy dalej do parku z Emą, żeby się wietrzyć. No, ale zauważam, że naprawdę w Warszawie ludzie uważają, maseczki noszą, rękawiczki. Tu można chodzić. No, John już, John uczy, my wróciliśmy z Emą, Emma najedzona, teraz tutaj sobie siedzi. Ja miałam pizzę z sweet mamy i było fajnie. Tak. To mama, ja, nie, Emma i tata. Tak, byliśmy razem we dwójkę, tak? Byliśmy na adventure, tak? No bo było fajnie. Było fajnie, tak. I teraz będziemy co robić? Będziemy kolorować. No, będziemy kolorować, a Emma będzie się patrzeć na kształty. A i tatuś uczy, tak? Tak. Pomóc ci? Dobrze, już ci pomagam. No, czemu to jest black? I wanted to color it black. You don't like it black? Ja lubię. You like it? Yeah. Oh, cool. My sobie właśnie przez to, że kolorowaliśmy ananasa, to zrobiliśmy sobie ananasowy snack, tak Matyda? Przekąskę. W ogóle bardzo fajna opcja, nie wiem czy lubicie, tylko ten ananas w syropie to jest bardzo dużo cukru, ale tutaj mamy ananas w własnym soku, że nie jest właśnie w syropie, to tutaj nie ma dodatkowo cukru. No, jest trochę droższy, ale naprawdę bardzo dobry. Jak szukacie jakiegoś fajnego. Dzień dobry w sobotę. Oczywiście biorę kamerę. Jedna płacze, druga coś chce, tak? My właśnie nagraliśmy TikToka, tak Matyda? Fajnie było? Tak? Też tak myślę. Nie wiem, czy znacie TikToka, ja za bardzo, ja za bardzo tego nie ogarniam aż tak dobrze, ale fajna zabawa. Myślę, że w tej czasie właśnie kwarantanny, co się dzieje na świecie, to takie głupie 15-20 sekundowe filmiki, to czemu nie, jak to przyniesie więcej uśmiechu do ludzi. No a dzisiaj mamy ciekawy dzień, bo pierwszy raz od 3 miesięcy ja idę z dziewczynkami zobaczyć babcię, zanim będą komentarze. My się spotykamy z babcią w parku, będziemy mieć maski, rękawiczki, będziemy 2 metry od siebie. To nie jest, że będziemy blisko w jednym pomieszczeniu czy cokolwiek. Myślę, że przy tym wszystkim to
podziwiam moją babcię, bo ona sama była w mieszkaniu, a my oczywiście do niej dzwoniliśmy i tak dalej, ale to nie to samo, wiecie. A siedzieć samemu to naprawdę można non-stop w domu, to nie jest tak łatwo. My tutaj mamy Matyldę, Emę, Johna. No, moja babcia jest sama, to myślę, że to jej też dobrze zrobi, żeby nas zobaczyć. Ona jeszcze Emę nie widziała, to nawet jak ją zobaczę tak z daleka, to będzie fajnie. Mam taki plan, że moja mama powiedziała, że weźmie Matyldę i tam po parku pobiega, a ja sobie usiądę z babcią na ławeczce i będziemy sobie rozmawiać. I taki w sumie plan na dzisiaj, bo kogoś urodziny są w poniedziałek. Mamie? Kogo są urodziny w poniedziałek? Mamie. Twoje, tak? I ile lat kończysz, Matylda? Nie wiesz. Trzylatka chyba, co? No, musimy kilka rzeczy tutaj ogarnąć. Ja chciałam zamówić tort, powiem wam szczerze, ale stwierdziliśmy, że tego nie robimy. Może jak to wszystko się skończy, to zrobimy takie belated birthday z koleżankami i tak dalej, jej koleżankami. Ale na razie ja bym chciała upiec dla niej cupcake'i i też będzie vlog z tego dnia. Proszę. Możesz mi pomóc, jak chcesz? Dobrze. Ale jutro, wiesz? Nie dzisiaj. Czemu? A Matylda dzisiaj chciała się tak ładnie ubrać, tak? Masz piękną tą sukienkę, bardzo ładna. Dobra, ja muszę tutaj posprzątać po śniadaniu. I tu jest Emma. Dostała kwiatuszek od Matyldy. Tak? O, Emma lubi kwiatuszki. Widzisz, Emma, lubisz kwiatuszki? Tak. No, jesteśmy w gronie kobiet. Jesteśmy z babcią, tak? Tak, Matylda? Tak, Matylda ma buty, które chodziła po domu, ale teraz dzisiaj stwierdziliśmy, że może na zewnątrz je nałożyć. Teraz to będą outside shoes, tak? No i babcia Marysia już pierwszy raz poznaje wnuczkę Emę i nie może się na nią napatrzeć. To jest takie słodkie. Jesteśmy w parku. Justynka poprosiła mnie o to, żebym ponagrywała. W Parku Saskim jesteśmy, prawda, Matylda? No to chodź, idziemy teraz zobaczyć, jak pan gra, tak? No chodź, daj rączkę, bo tam grają, tak? Już nie chcę. A chcemy dać panu... No, popatrzcie, jaki piękny jest ten park. Pomnik nieznanego żołnierza. A my teraz idziemy i będziemy szukać mamusi, tak? Tutaj już wróciliśmy do domu. Matylda je zupkę, tak? Tutaj mamy sałatkę, naszą ulubioną pomidorową z bazylią i tu nie jest mozzarella, tylko na B, bo jak się to... Bocconcini? Nie, bo... Boreto. Czekaj. Tutaj w śmieciach. Patrzymy. Burrata, o. Burrata, no. Emma się patrzy na karty kontrastowe, jej ulubiona teraz rzecz. I jemy. Już jesteśmy po drzemce.
po lunchu jedziemy do rodziców, bo obok nich podobno jest jakiś piękny las. A mi powiedzieli, że bardzo mało ludzi tam jest. Żebyście wiedzieli, mam tutaj maseczkę, jesteśmy w samochodzie na razie, to ty idziesz do lasu, tak? Idziemy wszyscy razem do lasu. No, bardzo dużo, co nałożę te okulary, to dostaję wiadomości, skąd są te okulary. To są z H&M-u, ale już nie mają, bo szukałam, bo mam strasznie porysowane te szkła i chciałam kupić jeszcze jedną parę i nie mogę ich znaleźć, niestety. Dobra, lecimy. No tutaj jesteśmy. Tak, idę, tutaj mam. Gotowi do wyjścia, jeszcze maseczkę muszę nałożyć. Ema jest, Matylda jest. Ula jest, a Roman zostaje, gotuje kolację. Ja będę czystać moje make-up. Fajnie. I tak naprawdę to tata ma problem z kolanem, dlatego zostaje. Sorry, tata. Bye. Pierwsza wersja mi się bardziej. No, jesteśmy właśnie w tym lesie. Popatrzcie, jak cudownie. To jest 2 minuty od moich rodziców domu. Super, tu jest. No troszeczkę ludzi jest, ale nie aż tyle. No i fajnie się chodzi. Ptaszki śpiewają. Matylda się chowa. Tylko ja zaczynam bać się o kleszcze. Muszę kupić coś właśnie przeciwko kleszczom. Dajcie znać, czy macie coś fajnego, coś polecacie w komentarzach poniżej lub w zakładce społeczność. Bo YouTube wyłączy mi komentarze. No, chodzimy po lesie i widzimy taki jakby pałac z drewna. Fajnie to wygląda. Tam w środku jest miejsce na ognisku. Tam dzieci się teraz bawią. No, a. Popatrzcie. Widać, że tutaj ludzie chodzą. Chyba najsmutniejszą rzecz jest to, że ilość śmieci, co znajdujemy tutaj. No ale jest zielono, jest fajne. Ptaszki sobie śpiewają. Super nowe odkrycie. W Warszawie. Wyobraźnia dziecka jednak jest. Co słyszysz? Ty lubisz pesto? Aha. Cheese z niami. Dzień dobry kochani, w niedzielę, witamy w kolejnym dniu. Ja właśnie szykuję dla nas kanapki, bo będziemy jechać na plażę. Tą samą plażę, co byłam z Matydą w piątek. Ema płacze. Oj, tutaj szaleństwo się dzieje. No ja tutaj kończę te kanapki, pakujemy się, karmimy Emę i jedziemy na plażę. Zobaczymy, jak to będzie. Chcemy zrobić taki piknik, a myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Tak, i Matylda ma białą sukienkę, tak? Ja mam tylko nowe. I mam spodenki takie. Nowe. Nowe. No, jesteśmy spakowani, słuchamy teraz moją ulubioną muzykę. I dzisiaj jest Dzień Matki w Stanach. To John mi kupił super prezent. Pokażę wam za chwilkę. Teraz. Tak, i słuchamy teraz Chicken Fried, tak? Mamy ulubiona piosenka. No i jesteśmy tylko pół godziny spóźnieni, żeby się spotkać z Ulą i z Robanem. Mam nadzieję, że nam wybaczą. Zwalimy na to, że mamy 2 dzieci. Co, Matylda? No i z Ulą też, tak? No i tutaj jesteśmy, nie wiem, jak długo. 10 minut od Warszawy? Popatrzcie. Jakbyśmy zupełnie byli na wsi. Super, nie? Yep. Powiem wam, gdzie to jest, tylko boję się, że jak wszystkim powiem, że będzie tłumy teraz. Może dzisiaj będą tłumy, nie? Zobaczymy. Czy on się tego obawia? Daj. Daddy can have it. Już. Thank you. Jesteśmy tutaj na plaży. Bardzo mało ludzi jest.
Ja byłam bardzo głodna, bo zapomniałam zjeść śniadanie z tym pakowaniem. Tutaj jest twoja buła. Z tym pakowaniem i tak dalej. Ja pokażę wam, jak fajnie. Z Johnem, mówimy Johnowi, że jak prawie na, jak na Florydzie. Czy nie? A John się cieszy, bo jest bez koszulki. Może się poopalać trochę, co? Tak, o. Wiadomo, że z inżynierem przyjechaliśmy na plażę. Wiatr wiał i nasz parasol odfruwa, tutaj tata naprawił. Teraz wszyscy w piachu się bawią. Jest już trochę więcej ludzi, ale tak wystarczająco daleko od nas, że jesteśmy bez maseczek na razie. I bawimy się w piasku. Tutaj Emma w cieniu leży. Nasz bałagan. Już w samochodzie widać, więc ja się trochę nagrzałam, cała taka czerwonitka. Ktoś nam zasnął. W sumie po 2 sekundach w samochodzie, nie? Wyjechaliśmy z parkingu, odwracamy się i ta już chrapała. To teraz dłuższą drogę wracamy do Warszawy, żeby miała tą 45 minut, może nawet uda nam się godzinkę. John mówi, żeby pojechać do McDonalda, żeby sobie kupić coś do picia, żeby przedłużyć tą jazdę. No a my jak wyjeżdżaliśmy, tak 12.30, wychodzimy z plaży i tłumy, po prostu tyle osób, że szok. Dobrze, że przyjechaliśmy na rano i wiedzieliśmy, że chcemy taki obiad, tak po jej drzemce chcieliśmy po prostu zjeść w domu i mieć popołudnie w domu, ale takie tłumy, szkoda, że nie nagrałam, czy nie? Bo dawno tyle ludzi nie widziałam. No, ale tutaj też przyznam się, że wszyscy, w większości osób w maseczkach, oprócz pana od parkingu, który nie parking wiem. Płatny. Tak, i w ogóle tam był parking płatny. My pierwszy raz, ja bez gotówki, John bez gotówki. I powiedzieliśmy panu, że bardzo przepraszamy, że jak rano wjechaliśmy w ten parking, to był, nie było nikogo i że bardzo przepraszamy i nas wpuścił bez płacenia, co było dobre. Dobra, lecimy do domku. Idziemy do domu i my raz w tygodniu zamawiamy jedzonko. I dzisiaj stwierdziliśmy, że będzie indyjskie? Indyjskie, tak. I mamy samosas i ryż i butter chicken. Tata ma pad thai, mama ma zielony curry. To jest tajskie, ale dobre. No, a i nam bardzo smakuje na razie, tak? Tak, bardzo dobre. No, smacznego. Smacznego, Matylda. No już kolejny dzień. Jestem z Emą w chuście. Teraz się patrzy na świat. Matylda jest u dziadków, u moich rodziców, przez to, że wczoraj bardzo chciała tam iść, a dzisiaj są jej urodziny. To po południu, od razu po drzemce, zrobimy jej niespodziankę. Ja tam z Johnem pojedziemy. A w sumie zobaczycie wszystko w kolejnym vlogu, bo chciałam zrobić taki osobny vlog, jeśli chodzi o jej urodziny. A my się bierzemy za pranie. Tutaj mamy pranie, tutaj mamy pranie, tutaj musimy to posprzątać. Musimy to wszystko jakoś tak ogarnąć. Smacznego, John. Czy on sobie zrobił jajecznicę, bo miał straszną ochotę. I ja nie za bardzo przypadam za jajkami, to chyba dzisiaj sobie zjem granola.
Mieliśmy bardzo fajną noc wczoraj. Ja poszłam spać o 21:00. Od razu nakarmiłam Emę tuż przed spaniem. I chyba tak po 12:00 ona wstała jeszcze raz, żeby coś zjeść. Co było cudowne, mieć kilka tych minut spania. No i może tutaj zakończę tego vloga, szczególnie, że chcę to wyedytować i wam wstawić dzisiaj, żebyście mieli taki weekendowy vlog do oglądania. Ale jak mówię, w środę będzie filmik z urodzinami Matyldy. No i co, kochani, mam nadzieję, że ten weekendowy vlog wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i... What the John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!